Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o powierzchni planetoidy Benu oraz pochodzeniu promieniowania kosmicznego. Zaczynamy od planetoidy Bennu, która w latach 2018-2021 była badana przez sondę OSIRIS-REx. W trakcie swojej misji sonda ta pobrała próbki skał, które w późniejszym czasie zostaną dostarczone na Ziemię. Analizując dane zebrane podczas pobierania próbek z powierzchni planetoidy, okazało się, że różni się ona od tego, jak wydawało się naukowcom zbudowana jest powierzchnia Bennu. Zanim sonda dotarła do planetoidy, naukowcy sądzili, że powierzchnia jej będzie przypominać piaszczystą pustynię, a nie, jak się koniec końców okazało, grusowisko pełne skał i kamieni. Co więcej, gdy sonda zbliżyła się do planetoidy, zauważyła kamienie wyrzucane z powierzchni Benu. Było to zaskoczeniem dla naukowców, którzy nie spodziewali się ujrzeć czegoś takiego. Największe zaskoczenie naukowcy przeżyli, gdy sonda pobierała próbki z powierzchni Bennu. W tym celu sonda wysunęła specjalne ramię zakończone pojemnikiem, do którego zebrane zostały próbki. W chwili zetknięcia się ramienia z powierzchnią planetoidy, wystrzelony został azot, który skierował skały do specjalnych pojemników. Choć sonda zbliżała się bardzo powoli do planetoidy z prędkością zaledwie 10 cm na sekundę, to zamiast zatrzymać się po zetknięciu z gruntem, sonda zaczęła powoli tonąć w powierzchni Benu, zagłębiając się na głębokość pół metra, zanim silniki manewrowe poderwały ją w górę. Okazało się, że zamiast solidnej, stałej powierzchni, powierzchnia Benu jest zbiorem luźno połączonych ze sobą skał, niczym plastikowe kulki w basenie w parkach zabaw dla dzieci. Innego odkrycia naukowcy dokonali analizując zdjęcia powierzchni Benu wykonane przez sądę Osiris Rex. Zauważyli oni niewielkie pęknięcia w skałach na powierzchni. Pęknięcia te spowodowane są wpływem słońca i mogą odpowiadać za erozję powierzchni benu. Pęknięcia widoczne na skałach rozchodzą się w tych samych kierunkach, sugeruje to, że powstały one pod wpływem zmian temperatur zachodzących między dniem a nocą na planetoidzie. Naukowcy zmierzyli ręcznie ponad 1500 pęknięć widocznych na zdjęciach. Niektóre miały rozmiar rakiety tenisowej, inne kortu tenisowego. Większość pęknięć ustawionych jest w linii północ-południe, co wskazuje, że za ich powstanie odpowiedzialne jest słońce. Gdyby to osuwiska lub zderzenia powodowały pęknięcia, byłyby one ustawione w losowych kierunkach. Z wyliczeń, które przeprowadzili naukowcy wynika, że na skruszenie skały przez te termalne pęknięcia potrzeba od 10 tysięcy do 100 tysięcy lat. Jest to o wiele szybciej niż na Ziemi czy Marsie. To właśnie pękanie skał na powierzchni planetoidy jest najprawdopodobniej odpowiedzialne za wyrzucanie głazów w przestrzeń kosmiczną widoczne na zdjęciach. Mimo iż powierzchnia Bennu jest młoda, to skały ją tworzące powstały w chwili tworzenia się naszego Układu Słonecznego miliardy lat temu. Próbki skał, które zebrała sonda OSIRIS-REx, dotrą na Ziemię 24 września 2023 roku. Dzięki nim naukowcy jeszcze lepiej poznają budowę tej niezwykłej planetoidy. Podobnie jak planetoida Bennu powoli odkrywa przed nami swoje tajemnice, tak w końcu naukowcom udało się wskazać źródło promieniowania kosmicznego. Promieniowanie kosmiczne jest to promieniowanie składające się głównie z naładowanych cząstek podróżujących przez przestrzeń kosmiczną z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Astronomowie wciąż poszukują źródeł tego promieniowania. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Würzburgu twierdzi, że odkrył, co produkuje to promieniowanie. Według nich odpowiedzialne są za to blazary, czyli jądra aktywnych galaktyk, które wystrzeliwują w naszą stronę relatywistyczne dżety naładowanej materii. Odkrycia tego dokonali analizując neutriną wykryte w 2017 roku w stacji badawczej na Antarktydzie. Naładowane cząsteczki pochodzące z promieniowania kosmicznego mają tendencję do podróżowania wzdłuż linii pola magnetycznego. Dlatego ich analiza nie pomoże w określeniu skąd pochodzą. Neutrina są to cząsteczki o niewielkiej masie, nieposiadające ładunku, które słabo oddziałują z materią. Podczas swojej podróży przez wszechświat mogą przelatywać przez galaktyki czy planety nie doznając prawie żadnego wpływu na siebie. Jako, że nie poddają się siłom pola magnetycznego tak jak naładowane cząstki można łatwo prześledzić ich tor lotu. Analizując dane zebrane podczas wykrycia neutrino w 2017 roku naukowcy z Uniwersytetu w Würzburgu doszli do wniosku, że pochodzi ono z odległego blazara TXS 0506-056. Według nich to właśnie tego typu blazary odpowiedzialne są nie tylko za niektóre wykrywane neutrina, ale również za promieniowanie kosmiczne. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zachęcamy Was również do udostępnienia tego materiału oraz podzielenia się nim ze znajomymi. Na razie i do usłyszenia za tydzień.